Witajcie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat masła, ponieważ masło jest takim składnikiem, który był odwiecznie w cywilizacji ludzkiej. Było stosowane w cywilizacji wedyjskiej jako ważny element ofiar. Oczyszczone masło było wylewane łyżeczką w małych ilościach do agnihotry, jeżeli się robiło agnihotrę. Jak również jest używane przez wiele cywilizacji zaawansowanych do robienia pewnych potraw z warzyw i no w ogóle używane było wszechstronnie w dawnych czasach, jak również w tych czasach. I tutaj nagle pojawia się nowa polityka ograniczenia masła dla ludzi, czyli podnoszenia cen tego produktu, jak również ograniczenia ilości masła w marketach. Dzieje się to już w Szwecji. Jest tego masła już o wiele, wiele mniej. Nie konsumuje się, nie zużywa się tego masła już tak jak kiedyś. Zastępuje się to masło wieloma innymi produktami, by po prostu odciągnąć nas od normalnego, świeżego masła, które zawsze było używane przez naszych dziadków, przez nasze matki, ojców. Próbuje się nam wtłoczyć nową koncepcję używania pewnych innych produktów, które z masłem nic nie mają wspólnego. Jak również ostatnio na rynku w Polsce zauważyliśmy jakby podwyżkę cen masła. Ja dodam, że od siebie, że masło jest bardzo zdrowym produktem. Samo masło może być używane albo do smażenia warzyw, do przygotowywania warzyw. Szczególnie masło oczyszczone się nazywa ghee. W Indiach jest używane wielokrotnie do przyrządzania warzyw, do przyrządzania potraw. Jak również samo masło jest dla nas bardzo zdrowe. Oczywiście nie możemy z tym masłem przesadzać. Wszystko musi być w umiarkowanych ilościach. I dzięki czemu będziemy zdrowi, będziemy silni, będziemy mieć dobry wzrok, będziemy mieć dobre kości, dobrą, piękną cerę. To właśnie dzięki spożywaniu masła, drodzy kochani. Jeżeli ktoś próbuje nam to masło ograniczyć, czyli ma po prostu za tym jakiś cel i nie zawsze ten cel musi być dobry. Dlatego polecam Was, jeżeli macie okazję, zaopatrzyć się w masło i używać masła do Waszych potrzeb codziennych, czyli do smarowania chleba, czy ewentualnie do smażenia, do przygotowywania warzyw, to tym lepiej, drodzy kochani. Ponieważ oleje syntetyczne, które są z każdego dnia na dzień używane w kuchni naszej czy w restauracjach ewentualnie, no ja bym powiedział, że raz, że jakość może ich nie być najwyższa, jakość przygotowywanych warzyw może być nie najlepsza i w ogóle musimy się zastanowić, czy tak naprawdę te oleje syntetyczne mają swoje pochodzenie naturalne. Jeżeli są syntetyczne, może to być olestra, czy jakikolwiek inny olej, no po prostu nie będzie ich pochodzenie naturalne. A na pewno jest używany ten olej w takich liniach jak McDonald's, Burger i takie inne. Także, drodzy kochani, zachęcam Was do przygotowywania potraw na maśle, smażenie warzyw na maśle albo na ghee, bezpośrednio już, z dodatkiem przypraw, z dodatkiem odpowiedniego małej ilości soli. Możecie przygotować piękne, dobre warzywa, czy to paprykę, czy to możecie w cukinię pokroić w kosteczkę i możecie po prostu przygotować bardzo zdrowe potrawy. Także właśnie chciałem o tym wspomnieć, żebyście używali jednak tego masła, ponieważ masło jest produktem, który naprawdę jest bardzo, bardzo zdrowe dla nas ludzi. I jeszcze raz chciałbym zachęcić Was, moi drodzy kochani, do zakupu Aronitu. Na linku pod YouTube'em znajdziecie nasz sklep. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.